Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji po raz pierwszy od dość dawna. Recenzji, którą nagrywam sam. Bo jak sprawdziłem sobie chwilę temu, ostatnią recenzję, którą nagrywałem sam, to było Arkane. I to było w zeszłym roku w listopadzie. No, ale generalnie ostatnie filmy, na jakich byłem, nicząc licząc jednego, którego wam nie zrecenzowałem, nie wiem nawet dlaczego, no to wszystkie po prostu byłem na nich ja i Adi. Znaczy, nie że z Adi byłem, tylko po prostu obaj na nich byliśmy. I po prostu dlatego nagrywaliśmy recenzję wspólnie. A dzisiaj jest film, na którym ja byłem, Adi na nim nie był, bo nie jest zbytnio związany z tym uniwersum. Dlatego dzisiaj jestem sam. A mowa o filmie: Fantastyczne zwierzęta tajemnicy Dumbledore. Jeżeli pamiętacie, to oprócz Gwiezdnych Wojen i Powoli, Marvela, jestem też wielkim fanem Harry'ego Pottera. Dlatego właśnie ten film poszedłem i dlatego też właśnie ta recenzja. Generalnie, jeżeli chodzi o ten film, no to w ogóle z fantastycznymi zwierzętami i z uniwersum Harry'ego Pottera jest spore zamieszanie. Zaczęło się od fantastycznych zwierząt i jakie znaleźć. One były naprawdę fajne. To naprawdę był fajny film, który się przyjemnie oglądało. Gorzej tylko, że na końcu pojawił się Grindelwald. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że z jego postaci potem zaczęło nagle powstawać to, co się teraz dzieje. Mianowicie, no powstają kolejne części. Generalnie w planach jest pięć części. I Powstaje właśnie ta seria, która, jak dla mnie osobiście, od drugiej części nie ma na siebie pomysłu. I te wszystkie różne zawirowania, które się wydarzyły, jeszcze to, że to jest trochę niezgodne z Harry Potterem, ogólnie z tym, co było w książkach i filmach, więc zamieszanie jest tu naprawdę ogromne. Jeżeli chodzi o poprzednie właśnie części, to fantastyczny zwyczaj, jakie znaleźć, jak mówię, bardzo dobra. Zbrodni Grindelwalda nie do końca, nie bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o ten film, to szczerze mówiąc na początku, jak właśnie tam było powiedziane, że on wychodzi, to miałem wobec niego jakieś takie większe wymagania, bo wtedy jeszcze jakoś tak bardzo mnie to interesowało, co w ogóle z tymi fantastycznymi zwierzętami, mam wrażenie, że ja się będę mieszał za każdym razem jak to mówię, to wtedy miałem jakieś powiedzmy wymagania od tego, w sensie chciałem, żeby to było naprawdę dobre, żeby to było porządnie zrobione, natomiast teraz jak ten film wyszedł, to szczerze mówiąc, u mnie to było bardziej takie coś, że no dobra, mam nadzieję, że będzie ok, кей okay, пуйде I tyle, nie? Nie miałem jakichś takich wielkich wymagań, jakichś wielkich oczekiwań, że to będzie naprawdę super porządne, tylko po prostu, żeby to był ok film w uniwersum Harry Potter'a. Więc już tak przechodząc do samego filmu. Tutaj naprawdę jest brak pomysłu, moim zdaniem. Tak samo było przy zbudnie Grindrwata, tam nie było chyba pomysłu, moim zdaniem. I tutaj też chyba pomysłu nie było. Okej, okay, Glindewacy przejąć władzę. Taka normalna rzecz, która po prostu się się wydarza. Glindewacy przejąć władzę, po prostu. I jest ten cały zagmatwany plan Dumbledora, jak go powstrzymać, tutaj co mają zrobić, itd. itd. Ja z początku tego planu w ogóle nie rozumiałem, ale o to właśnie chodziło. Miał być zagmatwany, bo chodzi o to, że wada trzeba oszukać. Ale przy okazji, chyba, widzów trochę też. Na będą wybory na przywódcę świata czarodziejów. To się, jak to był przywódca Międzynarodowej Konferencji Czarodziejów? Przepraszam, jeżeli. Że powiedziałem. No i Grindelwald o dziwo, mimo że jest y, skazańcem byłym, który jest uniewiniony, no to może wziąć w nich udział. No i generalnie tego przywódcę ma wybrać pewne zwierzę. Pewne zwierzę, które na 100% wybierze osobę o czystym sercu. I to jest takie... Brzmi trochę naciągania, jest to świadcze od dziejów, więc no takie coś może być. I mamy cały ciąg akcji, który ma nas doprowadzić do tych wyborów. Grindelwald tutaj chce trochę oszukać, żeby właśnie to zwierzę wybrało jego, a naprzeciwko niego jest Newt ze swoją nową ekipą. Co do nowej ekipy, trochę mi się nie podobało to, że są jakieś nowe postacie tak nagle, ale potem się okazało w sumie spoko. Mamy tak, mamy Newta, mamy Jacoba, Jacob. Jacob, widzowie, Jacob, to jest po prostu Jacob, nie, prawda? ja Jacoba uwielbiałem w poprzednich częściach, a tutaj po prostu, no, no humor Jacoba, ja się śmiałem z większości jego żartów, a ta scena, gdzie był załachowcy po prostu, po prostu złoto. Kom tam jeszcze mamy? Mamy tą nauczycielkę Lai. No, no, była okej, okay, po prostu. Brat Newta, Tezeusz, no, w poprzednich częściach też był, no jest ok no tutaj po prostu jest okej. Okay. Jeszcze jest ta asystentka Newta Bunti W niektórych momentach troszeczkę mnie irytowała, ale okej, okay, jest spoko. Jeszcze jest ten czarnoskóry facet, yy, jak muło Kama, gdzie Grindelwald w poprzedniej części zabił jego siostrę. Jego po nie rozumiałem o co chodzi. Po prostu i tyle. Tak poza tym to mamy Dumbledora i rozbudowanie jego wątku z Grindelwaldem. I tutaj, moim zdaniem akurat jest fajnie. W generalnie tak, z tego co się tak dowiedziałem od znajomych, bo sam tego akurat nie pamiętałem, to do tego momentu było mówione, że Dumbledore i Grindelwald byli przyjaciółmi. A takiego Powiedzenia, że tutaj była jakaś racja miłosna, nie mieliśmy. A w filmie dowiadujemy się, że Dumbledore kochał Grindelwada, Grindelwald chyba Dumbledora nie, a przynajmniej ja to tak zrozumiałem. No i mamy ten ich pakt krwi, który został wyjaśniony, jak on w ogóle działa. I. To jest zakład fajne wyjaśnienie, to mi się podoba, bo nie pomyślałbym, że to tak konkretnie będzie wyglądać. Co wam jeszcze mogę pochwalić? Mogę pochwalić Kynesa, bo jak nagle usłyszeliśmy, że on ma być Dumbledore'em, no to, to to było takie trochę jakby znikąd. Dlaczego nagle ma być kolejny Dumbledore? Bo to tak się myślało, że on będzie bratem Dumbledorów, jakimś zaginionym bratem czy coś, ale to jak to zostało wyjaśnione, czyli że jest synem Belforta, no jest może trochę naciągane, ale jest to na pewno lepsze wyjaśnienie, niż żeby miał być kolejnym Dumbledore'em, w sensie, no bratem. Forta Albusa i Ariany nie Co tak jeszcze fajnego w tym filmie? Na pewno sceny akcji. Znaczy, no, sceny akcji, no, pojedynki i walki ogólnie. To wszystko ładnie wygląda. Ja miałem też właśnie dużą chęć, żeby zobaczyć ładne walki Charlie'ego. Szczególnie ja pochwalę muszę zaliczyć dwa pojedynki. Po pierwsze, Dumbledore kontra Credence. Ten pojedynek naprawdę świetny. Jak Dumbledore w sumie odwalił Bezerka i przeniósł się do tego innego wymiaru. To naprawdę było super. I tak samo pojedynek Dumbledora z Green Rwadem. Tutaj chyba, no, może trochę mniej. Chyba ten z Credence'em był dla mnie fajniejszy. Ale ten też był spoko. Także, jeżeli chodzi o stronę wizualną, to ten film naprawdę. Like duży się należy. A i bym zapomniał, Hogwarts przecież się pojawił. I z tym Hogwartsem, no. Jak to było we wcześniejszym filmie, to ten Hogwart był strasznie naciągany, że on się tam pojawił. Natomiast tutaj on nie jest tak, że jest niepotrzebny albo potrzebny. On po prostu jest. No fakt faktem, że potem pokój nie został wykorzystany, ale generalnie nie jest to jakoś wymyślony na siłę, bynajmniej moim zdaniem. Także fajnie, że Hogwart jest. No oczywiście jak poleciał Hedwig z Demno, to po prostu, teraz ja się po prostu cieszyłem. No jak to by się nie cieszył z soundtracku z Harry'ego Pottera. Na szczęście nie jest to fanservice, tylko ten Hogwart rzeczywiście z jakiegoś powodu jest. Więc to jest spoko. I... To chyba w sumie tyle, nic mi długo więcej nie przychodzi. Generalnie, jeżeli chodzi o ten film, to nie jest on jakiś naprawdę bardzo super, a jest ok. Tak mogę to najprościej ująć. Ten film jest po prostu ok. Jest to dobry film. W uniwersum Harry'ego Pottera, który po prostu fajnie się ogląda. No nie jest jakiś bardzo wielki, wygórowany, super film, ale jest ok. Zwłaszcza, że szczerze wam powiem widzowie, to był pierwszy film Harry'ego Pottera, który ja oglądałem w kinie. Bo jeżeli chodzi o poprzednie filmy, to najpierw te pierwsze, no to byłem mały, no to... ja tam, nie wiem, miałem kilka lat, bo przecież 2001 wyszedł Rukami filozoficzną, to ja się wtedy urodziłem. A jak potem były te późniejsze, to moje jeżdżenie do kina, to było jeżdżenie na wycieczki szkole. dosłownie. Jak była wycieczka szkolna, to jechaliśmy wtedy do kina, no nie na każdą, ale na kilka a tak poza tym to w kinie mi nie było. Jak wchodziłem Fantastyczne Zwierzęta, to na pierwszą część chyba miałem jechać, ale jakoś mi się nie udało. Na drugą w ogóle nie zamierzałem, a teraz sobie po prostu poszedłem, bo miałem możliwość i chęci. Także też po raz pierwszy miałem możliwość zobaczyć coś z uniwersum Harry'ego Pottera na ekranie i... Jestem jak najbardziej zadowolony. I właśnie też to, co mówiłem na początku. Wcześniej miałem jakąś taką wielką chęć, żeby ten film jakoś uratował te fantastyczne zwierzęta, tą całą serię. Ale po jakimś czasie, no to już tak nie bardzo mi na tym jakoś zależało. Chciałem po prostu dostać dobry film z uniwersum Harry'ego Pottera. I to dostałem. Także spokojnie mogę powiedzieć, że ten film jest ok, możecie na niego iść. Myślę, że. Będzie się dobrze bawić. Ciekawe tylko co będzie dalej, bo przekonałem sobie przed chwilą informację i tak. Miało powstać pięć części fantastycznych zwierząt, ale teraz jeszcze nie wiadomo, czy one powstaną. Ja nagrywam ten film 14 kwietnia w czwartek rano. Nie wiem, czy widzicie go w czwartek wieczorem czy w piątek po południu, ale generalnie 15 kwietnia w piątek dopiero jest premiera w amerykańskich kinach. Także jeszcze nie wszyscy nawet mieli możliwość go zobaczyć, więc nie wiadomo jeszcze jaki dokładnie będzie odbił. Na tych patrzyłem sobie, jest mniej więcej 60% pozytywnych ocen. To jest akurat całkiem niezły wynik. Ale co się jeszcze zmieni, zwłaszcza, że. Premiera w Ameryce dopiero za chwilę, także nie wiadomo co będzie dalej. Ale generalnie Warner Bros. czeka na to, jakie będą opinie o tym filmie i wtedy dopiero podejmą decyzję, czy czwarta i piąta część powstaną. Ja uważam, że jeśli będzie na to dobry pomysł, bo musi być na to dobry pomysł, to wtedy mogą powstać. Jeżeli nie będzie na to pomysłu, to niech zostanie na tej trójce i będzie ok. No i to będzie już w sumie na tyle w tym filmie, także jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się jak zwykle w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!